Okej, okay, teraz trzeci filmik, w którym robimy grę typu Escape Room. Mamy już jedną działającą szafkę, ale zostały nam dwie. Dlatego, ponieważ wszystko jest bardzo podobne jak w poprzednim odcinku, pokażę jak szybko dostosować pozostałe elementy. Do każdej szafki musimy stworzyć nową klasę blueprintową, ale po kolei. Najpierw zrobię do szafki, która ma jedne drzwi. Nazywam to odpowiednio, otwieram blueprinta i wrzucam tam szkielet, czyli obramowanie szafki bez drzwi. Drzwi będą jako drugi element, tylko pamiętajcie, musi to być jakaś hierarchia zachowana, dlatego zaznaczcie korpus szafy i wtedy wrzucajcie drzwi, aby drzwi były dzieckiem korpusu. Nie wiem, czy to tak w rzeczywistości działa, że to są dzieci i rodzice w szafkach, ale tutaj tak zrobimy. Okej, okay. Otwórzcie pierwszą klasę, w której zrobiliśmy poprzednią szafkę w poprzednim odcinku i skopiujcie praktycznie wszystko. Znaczy prawie wszystko, bo skopiujcie animację oraz element, który otwierał drzwi, ponieważ w tamtej szafce są tylko drzwi. Pamiętajcie też, żeby skopiować enable input i disable input, aby mieć możliwość otwierania akurat dokładnie tej szafki, gdy jesteśmy w obszarze jej boxa. A tak przy okazji ona boxa nie posiada, ale zaraz go wykonamy. Wejdźmy do event grafa, wyrzućmy tak jak wszyscy wyrzucają te trzy elementy, ponieważ nie będą potrzebne i Ctrl V wkleja nam elementy, które skopiowaliśmy. No i jak kompilujemy, widzimy, że coś tu nie gra, bo boxa nie ma. Okej, okay, dlatego musimy go stworzyć. Jak go stworzyć? No tak jak ostatnio, czyli wybieramy główny root, czyli podstawę naszego blueprinta i tam wklejamy boxa, aby nie był dzieckiem na przykład szafy, albo tym bardziej drzwi, bo jak będzie dzieckiem drzwi, to będzie się otwierał razem z drzwiami, więc będzie zmieniał swoją pozycję. To nie jest fajne, dlatego niech będzie to coś, co jest potomkiem roota, a więc podstawy. No i teraz możemy ustawić mniej więcej oczywiście, bo to wiadomo, gracz jak się znajdzie ręką albo palcem u nogi, to też otworzy to, czy głową, więc mniej więcej niech to będzie jako tako na środku. No i teraz gdy skopilujemy, to się okazuje, że box, który tutaj jest z zupełnie innego projektu wzięty, z innego blueprinta, działa, bo nazwy się pokrywają, więc wszystko jest okej. No i teraz wszystko też działa, ale nie mamy szafki, nie mamy drzwi, które mają się otwierać, więc wszystko jest okej. Możemy też nazwę timeline'a zmienić, bo jak widzicie po skopiowaniu animacja została zachowana jako otwieranie, no a nazwa timeline jednak wciąż jest timeline, czyli została zmieniona domyślną. Możemy to zmienić, one nie kolidują ze sobą, więc nie będzie ruch. Oczywiście nie może być dwóch timeline'ów o tej samej nazwie w jednym blueprincie, ale tutaj mamy oddzielny blueprint, więc wszystko jest ok. Dobra, chwytamy szafkę blueprinta, nie podstawowe elementy i zobaczmy. Podchodzimy, naciskamy F i otwiera się. Możemy też nacisnąć F, gdy się zupełnie otworzy lub w dowolnym momencie. Oczywiście nic w środku nie ma, no ale to jest fajne. No, najczęściej studenci nie mają rzeczy lub je zgubili, więc szafy są głównie po to, żeby trzymać, nie wiem co tam, cokolwiek, komputer na przykład. Dobra, dajmy aktor. Kolejny blueprint, kolejna klasa blueprintowa teraz dla szafki numer 3, czyli tej komody z trzema szufladami. Okej. Okay. Tutaj będzie trochę bardziej skomplikowane, no bo szuflady jednak są na różnej wysokości i zobaczycie zresztą. Okej, okay, wrzucamy tutaj przykładowy element, czyli szkielet, w którym będą półki. Znowu naciskamy F, obracam lewy przycisk i alt, no i trochę scrollem oddalam, żeby fajnie wyglądało. Teraz ważne, zaznaczcie szkielet, a nie roota, czyli nie postawę, tylko szafkę i wrzucajcie szuflady, ale za każdym razem, gdy kolejną szufladę, a trzy razy jedną wrzucamy, zaznaczajcie szafkę, a nie szufladę, bo ona powinna być dzieckiem tego szkieletu, a nie innej półki, bo jak się półkę wysuwa, no to półka się wysuwa z inną półką i wszystkie się wysuną jeszcze bardziej, no więc lepiej nie. Ok, zaznaczamy teraz po kolei każdą, za wyjątkiem pierwszej szafki, szuflady. Sorry, mylę nazwę, ale to jest podobne, no więc może się tak zdarzyć. Ok, przesuwamy względem Z o 20, 41, 25, czy jakoś tak. Przesuwamy o jedno wyżej, a później o dwa razy tyle, czyli 41, 25 to jest 82,5 prawdopodobnie, ale możemy zawsze uruchomić kalkulator, ewentualnie policzyć sobie pisemnie na karteczce, ewentualnie w pamięci.
Dodawanie nie jest takie ciężkie. Albo pomnożyć tutaj razy 2. To mnożenie też razy 2 nie jest takie ciężkie. Okej, wszystko tutaj niby działa okej, dlatego skorzystamy znowu z pierwszego blueprinta, żeby skopiować animację, ale tym razem do szuflady. No i co teraz? No pewnie domyślacie się, że wywalę to, co jest niepotrzebne. Aczkolwiek, jak chcecie, możecie zostawić. To uruchamia konkretne elementy, kolejne skrypty, te klocki, które wyrzuciłem, ale jeżeli nic do nich nie jest połączone, to one po prostu nic nie uruchamiają. Więc co z tego, że są? Okej. No jak widzicie, teraz się zrobiło coś takiego, bo nie mamy boksa. Jeżeli stworzymy boksa, od razu będzie ładniej, ale po prostu nie ma boksa, więc jest bad coś tam. Okej, bad blueprint. No i teraz od razu wszystko działa, nawet bez kompilacji. I teraz jak skompilujemy, oczywiście zadziała wszystko, bo nie mieliśmy boksa i czasem pojawiają się takie kwiatki, ale wszystko jest pod kontrolą, mam nadzieję, przynajmniej u mnie. No wiadomo, ja powiem, że w domu działało, bo tak naprawdę nagrywam to w domu, ale mam nadzieję, że wy też to robicie w domu, więc w domu zawsze działa, gorzej na zaliczeniu. Okej, więc teraz jak mamy wszystkie już szuflady, musimy sobie sprawdzić, która ma jaki numer, bo to jest istotne. A dlaczego? To nie będę zdradzał do samego końca. Okej, wciąż nie działa, ponieważ przesuwanie nie ma przyczepionej do siebie szafki. Dlatego weźmiemy szafkę i przyczepimy jako targeta. No i musimy też przesunąć. Oczywiście nie jest to konieczne, ale przesuniemy. Tutaj zwróćcie uwagę, że Z oraz Y jest 0 i to wszystko fajnie działa. Tylko pojawi się za chwilę właśnie kolejny problem. Zduplikujmy to, aby otworzyć drugą oraz trzecią szafkę. Róbmy to po kolei. No i właśnie, dlaczego tutaj może być problem z Z-em? Ponieważ szafka nie jest na zerze, tak jak pierwsza szafka, tylko jest w tym 41 i 25, czyli nieco wyżej niż pierwsza szafka. Jeżeli nie zmienimy tej wartości, no to szafka się przesunie na miejsce pierwszej szafki i przesunie się razem z nią. Więc widzimy jedną szafkę, chociaż są dwie lub trzy, a będą w tym samym miejscu, więc widzimy tak jak jedną. Dlatego lepiej to zmienić. Tutaj dodajemy drugą szufladę, no i trzecią szufladę w trzecie miejsce. Łączymy to po kolei. Oczywiście trzeba też połączyć ze ścieżką, ale według X-a poruszają się wszystkie szuflady w taki sam sposób, więc wystarczy to po prostu przełączyć i będzie działać. Albo i nie. Dobra, kompilujemy i zamykamy, albo minimalizujemy na wszelki wypadek. Ja zamknę, lubię ryzyko. Okej, i dajemy tutaj trzeci blueprint gdzieś tutaj. Jeszcze tak, żeby było fajniej, to przesunę tutaj i obrócę, żeby zobaczyć, że szafki faktycznie zawsze się odwracają względem X-a, mimo że tutaj X jest w trochę innym kierunku, ale obracają się relatywistycznie, czyli relative, a więc zgodnie z X-em, który jest w blueprincie, a nie z X-em, który jest w świecie. Okej, naciskam. Fantastycznie, tylko co z tego, jak nie widzimy, co jest w pierwszej i drugiej szafce od dołu. No ale działa. To na tyle dzisiaj. Zasubskrybujcie kanał, wtedy będę się bardzo cieszył. Lubcie ten filmik, bo ja go lubię. Dosyć fajnie wyszedł.